Przyszedł, wygrał i poszedł. Pewnie macie w głowie kilku zawodników, których można by utożsamić z tym opisem. Runevelta co prawda przynajmniej przez 4 sezony faktycznie był istotnym punktem norweskiej kadry, no ale mimo wszystko w pewnym stopniu to był właśnie tego typu zawodnik. Do tego on wcale nie zamierzał się zatrzymywać na jednej imprezie i jego indywidualny dorobek medalowy wygląda lepiej niż niejednej gwiazdy, która latami pracowała na to, by zapisać się na kartach historii. Velta swój debiut w Pucharze Świata zaliczył w Oslo w 2010 roku, natomiast już rok później udało mu się zadomowić w norweskiej kadrze na Puchar Świata. Pierwszą szansę dostał w Lillehammer, a więc w pierwszej połowie grudnia, no i tam zdecydowanie przerósł oczekiwania kibiców. Obydwa konkursy odbyły się na skoczni dłużej, to być może odrobinę premiowało 21-latka, który latać niewątpliwie potrafił. W pierwszym konkursie był 17, otwierając swój dorobek punktowy w zawodach najwyższej rangi, natomiast nazajutrz, po skokach na 129,5 oraz 127,5 metra, uplasował się na rewelacyjnej 10 pozycji. Tak udany weekend okazał się przepustką do Engelbergu, a tam obejrzeliśmy kontynuację takiego solidnego skakania. Pierwszy, jednoseryjny konkurs jeszcze przebił niedzielne zawody na Lysgårdsbakken i Rune skończył go na miejscu 9. Na tym etapie mogło się wydawać, że Norwek aspiruje do zostania rewelacją ówczesnego sezonu. No trudno uplasować się w 10 dwa razy z rzędu przypadkiem, jednak im dalej w las, tym bardziej schodziło z niego powietrze. Drugi konkurs był jeszcze w miarę udany. Bohater odcinka wywiózł z niego 7 punktów, natomiast w niedzielę zakończył zmagania w 5 dziesiątce, co jednak nie odebrało mu biletu na turniej 4 skoczni. Ten, niestety, skończył się dla Velty kompletną klapą. W Oberstdorfie został zdyskwalifikowany, w Garmisch był 44, a podczas austriackiej części w ogóle nie był w stanie przechodzić kwalifikacji. To sprawiło, że kolejną szansę dostał dopiero 3 tygodnie później w Zakopanem, no ale tam też lekko mówiąc nie błyszczał. Tej zimy obejrzeliśmy go jeszcze tylko w Vikersund i tam akurat wypadł pozytywnie. Dwukrotnie był 16 i po serii niepowodzeń przynajmniej zakończył tę zimę pozytywnym akcentem. Chociaż powiedziałem tak atakująco o serii niepowodzeń, a mimo wszystko 106 punktów i 2 miejsca w dziesiątce zawodnika o tak niewielkim doświadczeniu to coś, co trzeba docenić. Kolejny sezon Velta zaczął już od pierwszego konkursu. Inauguracja w Kusamo zaowocowała w 10 punktów Pucharu Świata, natomiast do turnieju 4 skoczni zapunktował jeszcze 2 razy, zajmując 28 miejsce w Lillehammer i plasując się 2 pozycje wyżej w Engelbergu. Szału nie było, jednak można powiedzieć, że przebieg tej zimy stanowił przeciwieństwo poprzedniej. Początek średni, ale turniej 4 skoczni był jakby odkuciem za ten kompletnie zepsuty zeszłoroczny cykl. Już w Oberstdorfie widać było ewidentną zwyżkę formy. Velta był 4 w kwalifikacjach, a następnie w dość imponujący jak na tamten fatalny konkurs sposób pokonał w parze Mitję Meżnara, zapewniając sobie 7 lokatę na półmetku. Ostatecznie spadł aż o 11 pozycji, natomiast jak już przy 11 jesteśmy, w noworocznym konkursie uplasował się tuż za czołową 10. Turniej uzupełnił miejscem 13 na Bergizel oraz 24 w jednoseryjnym finale w Bischofshofen, dzięki czemu mógł pochwalić się 11 pozycją w całej imprezie. Zostajemy w Austrii, bo kolejna na zawodników czekała skocznia Kulm i przy okazji zeszłorocznych konkursów w Lillehammer powiedziałem o umiejętnościach lotniczych Norwega, no i tak jak próbkę tego pokazał już Vikersund, tak teraz udało mu się nawet poprawić dotychczasowy najlepszy wynik w karierze i po znakomitym locie na 203 metry, przypomnę, że mówimy tu jeszcze oczywiście o skoczni przed jej powiększeniem, zajął 8 miejsce. To w ogóle były całkiem ciekawe zawody. Tych lotów poza ostatnią czerwoną linię kilka się posypało i tak sobie patrzę, że nawet Oli Młotka przekroczył tę granicę. Chociaż Finn w loty akurat potrafił. Drugi konkurs poziomem już tak nie zachwycał. W drugiej serii nie padł ani jeden lot za punkt K, ale w dalszym ciągu formą zachwycał Velta, bo 11 miejsce można chyba uznać za pewien sukces. Kolejne konkursy, aż do Mistrzostw Świata w lotach na Vikersundbakken, były w wykonaniu Norwega solidne, chyba to będzie najbardziej odpowiednie słowo. Skakał równo na drugą dziesiątkę, no raz wypadł do trzeciej, ale zrównoważył to wyskokiem do pierwszej, kiedy to Willingen zamknął tę czołową dziesiątkę. Można było więc liczyć, że Rune na samym czempionacie będzie mocnym punktem kadry, który, kto wie, może i nawet indywidualnie pokusi się o miejsce w top 10. Treningi i kwalifikacje pokazują,
pokazały jednak, że sufit Welty już w tym momencie położony jest naprawdę wysoko. Zaczął od lotu na 208,5 metra i 12 lokaty, natomiast z każdą kolejną serią coraz bardziej się nakręcał. W drugim treningu był już czwarty, a kwalifikacje zakończył na drugim miejscu. 24 lutego nastał dzień zawodów, jednak natura od samego początku robiła wszystko, by storpedować rywalizację. Seria próbna została odwołana i ostatecznie fiaskiem skończyła się również próba rozegrania serii konkursowej, z czego na pewno nie cieszył się bohater dzisiejszego filmu. Rune Welta skoczył pięknie. 234,5 metra to kapitalny rekord życiowy i najdłuższy skok konkursu, jednak między innymi po takim skoku Kamila Stocha zdecydowano, aby przenieść zawody na kolejny dzień. Rozczarowanie 22-letniego Norwega nie potrwało raczej zbyt długo, bo co prawda nie poleciał już tak daleko. Tym razem jego próba zakończyła się 7,5 metra przed punktem HS, ale proszę Państwa, kto by tam ubolewał nad odległością, skoro okazuje się, że ten lot zapewnił Welcie prowadzenie po pierwszej serii. Tutaj możemy mówić o wielkiej niespodziance. Co prawda ten młody zawodnik pokazał już, że medal jest w jego zasięgu, no ale tak patrząc z perspektywy przedweekendowej, przecież ja dopiero zachwycałem się jakąś tam jego pojedynczą lokatą w czołowej dziesiątce. Tymczasem chłopak, który tak naprawdę stawia dopiero swoje pierwsze kroki w Pucharze Świata, ma szansę na dokonanie absolutnie wielkiej rzeczy. Wielkich rzeczy dokonali też jednak jego poprzednicy. Robert Kraniec, 244 metry, nowy rekord Słowenii, tylko 2,5 metra straty do ówczesnego najdłuższego lotu w historii Johanna Remena Evensena i to jeszcze przy nieznacznym wietrze w plecy. Oj, rzucił wyzwanie rywalom, jednak malutki kroczek od tego, by pokonać Krańca, był Martin Koch, także niesamowity lotnik, uwielbiałem oglądać ten jego specyficzny, ale jakże skuteczny na największych skoczniach styl i tym razem wyniósł go na 243 metr, jednak Austriak się przewrócił. Drugie miejsce i ponad 20 punktów straty do Roberta. Na koniec Rune Welta. On zapewne wiedział, jak wysoko wisi w tej chwili poprzeczka, jak niesamowite loty oddali przed nim rywale, ale on, nie zważając na brak doświadczenia, nie patrząc na to, że tutaj nie ma miejsca na najmniejszy błąd, zachował się jak weteran, jak kozak i udowodnił, że mimo młodego wieku jest zawodnikiem dojrzałym. 234,5 metra. No wylądował w okolicach tej niebieskiej, wtedy jeszcze komputerowo namalowanej linii i nie pozostaje nam nic innego jak czekać. Kraniec czy jednak Welta? Po krótkim, choć dla głównych bohaterów tego spektaklu przedłużającym się w nieskończoność oczekiwaniu zapada wyrok. Rune Welta jest drugi. Nie zdołał pokonać słoweńskiego lotnika. Widać rozczarowanie na jego twarzy. No ale jednak, przecież to jest zawodnik, który tak naprawdę dopiero pierwszy sezon w całości spędza w Pucharze Świata. Który na co dzień jest po prostu solidnym punktem kadry, skoczkiem na drugą dziesiątkę, a tutaj sprawia sobie prezent w postaci indywidualnego krążka. No a chociażby, podając losowy przykład z głowy, takowego nigdy nie zdobył między innymi taki tuz jak Michael Urman. Mistrzostwa jednak jeszcze się nie skończyły. Przed nami konkurs drużynowy, a tam Rune robił absolutnie wszystko, żeby włączyć swoją drużynę do walki o medal. W pierwszej serii skoczył 229, natomiast w drugiej 243 metry. No niesamowicie odpalił się ten chłopak. Tak całościowo, wliczając oba konkursy, to był najlepszy zawodnik tego czempionatu. No ale niestety, Bjørn Einar Romeren nie przypominał wówczas siebie z 2005 roku i latał krótko. Przynajmniej jak na standardy tego konkursu. Szału nie zrobiły też występy Andersa Bardala oraz jego imiennika Fanemela, no i reprezentacja Norwegii musiała zadowolić się czwartym miejscem. Ich strata do podium wyniosła 38,2 punktu. Czas wrócić do szarej rzeczywistości. Do rozegrania zostało nam jeszcze 5 konkursów indywidualnych, a w nich, jakby nigdy nic, bohater filmu wrócił do takiego skakania, jakie prezentował przed wyjazdem do Norwegii. Miejsca kolejno 22, 20, 14, 20 i 30. Na koniec 311 punktów i 17 lokata w klasyfikacji generalnej. Sezon 2012-13 był dla Welty dosyć dziwny. Scenariusz, w którym Norweg zadomawia się w ścisłej czołówce, wydawał się całkiem prawdopodobny, ale Rune skakał przede wszystkim niestabilnie. Większość konkursów to ponownie był poziom drugiej, trzeciej dziesiątki. W całym sezonie tylko 3 razy wskakiwał do top 10, ale jak już to robił, no to przeważnie mocnym akcentem. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce na otwarcie turnieju czterech skoczni. W Oberstdorfie co prawda przegrał w swojej parze, ale awansował jako lucky loser i ostatecznie skoki na 132,5 i 134,5 metra dały mu 9. miejsce, czyli jakby nie było, drugi najlepszy konkurs w karierze. Pozostałe konkursy niemiecko-austriackiego cyklu zakończył jednak w trzeciej dziesiątce.
2000, a kolejny przebłysk nastąpił weekend później, czyli w Wiśle. 23-latek poleciał na 127 metr i pierwszą serię przegrał jedynie z Andersem Bardalem. Ciekawostką jest, że o pudło walczył też wtedy Zografski, który plasował się na miejscu czwartym. W drugiej serii Bułgar niestety po fatalnym skoku spadł pod sam koniec stawki, ale Norwek nie poszedł w jego ślady i przyłożył kolejny znakomity skok. Tym razem 126 metrów, co prawda nie starczyło to na obronę drugiego miejsca, ono przypadło Freitagowi, ale myślę, że narzekać i tak nie ma na co. Pierwsze podium i co za tym idzie, oczywiście zdecydowanie najlepszy konkurs w karierze. Jeśli ktoś liczył, że to ten dzień będzie tym przełomowym i teraz to już na pewno Velta regularnie zacznie skakać na miarę swojego potencjału, no to się przeliczył. Ten znowu, jakby nigdy nic, wrócił do roli po prostu solidnego punktu kadry i do finału w Planicy do czołowej dziesiątki już się nie zbliżał, zaliczając jeszcze kilka dość poważnych wpadek. Rune ewidentnie jednak uznał, że żegnać się w ten sposób z tak legendarnym obiektem, no to po prostu nie wypada i na ten ostatni konkurs, kiedy pewnie połowa stawki myślami częściowo była już gdzie indziej, ten postanowił się spiąć i pokazać kibicom kawał dobrego latania. W pierwszej rundzie 207,5 metra i szósta lokata. W drugiej lot równiutko o 10 metrów dłuższy i atak na drugą pozycję z nieznaczną, bo niespełna dwupunktową stratą do zwycięskiego Jurija Tepesza. Patrząc na zimę całościowo, pod względem punktów nastąpiła drobna poprawa względem poprzedniego sezonu. Tym razem Velta uzbierał 337 oczek, ale miejsce w klasyfikacji generalnej wyraźnie niższe, 23. Co istotne, Norwek nie wystąpił też na Mistrzostwach Świata w Predazzo. A szkoda, bo patrząc na jego historię z imprezami podobnej rangi, chłop by jeszcze ze złotem wrócił. Albo przepraszam, może jednak nie szkoda. Mówiłem coś o braku stabilizacji? No to sezon olimpijski można chyba uznać za apogeum tego zjawiska. Zaczęło się od nieprzebrniętych kwalifikacji w Klingenthal, ale kolejne dwa konkursy, w Kusamo i Lillehammer, to już miejsca czwarte i dziewiąte. Później jednak znów Velta został dość brutalnie sprowadzony na ziemię. Aż do końca turnieju czterech skoczni zapunktował tylko dwukrotnie, jakby równoważąc to po drodze dwoma nieprzebrniętymi kwalifikacjami. Po turnieju było lepiej. W Wiśle Norwek pokusił się nawet o siódme miejsce, ale oprócz tego, że w miarę regularnie punktował, trudno powiedzieć cokolwiek pozytywnego. Igrzyska w Soczi to skoki na trzecią dziesiątkę w obydwu konkursach i słaba drużynówka, a Mistrzostwa Świata w lotach, no niemal identycznie, z tym, że bez drużynówki. Ona akurat została odwołana. Na koniec 201 punktów i 30 miejsce w generalce. No widać, że tak naprawdę, choć chyba nikt nie neguje wielkiego potencjału tego zawodnika, Velta zalicza stopniowy regres. Pewnego zastrzyku nadziei, że to jeszcze nie koniec, dostarczył sezon letni. Co prawda, początek tego okresu, z wyjątkiem przebłysku w Wiśle, był dla Norwega fatalny. Weinzideln, Kurschevel, a nawet jeszcze pod koniec września na tej niezwykle specyficznej skoczni w Hinzenbach nie był w stanie punktować, natomiast tak naprawdę ten jedyny, jakkolwiek miarodajny w kontekście zimy konkurs w Klingenthal, był dla niego bardzo udany. Wygrał wówczas Freitag, drugi był Koudelka, a Velta, po drugim rewelacyjnym, najdłuższym w konkursie skoku, uzupełnił podium. Pierwsza część sezonu rzeczywiście była dla Velty niezła, no ale dalej do tych najlepszych zawodników trochę brakowało. Rune był 10 w Ruce i Engelbergu, 7 w Tagile, natomiast oprócz tych konkursów średnio przełom drugiej i trzeciej dziesiątki. Brakuje jeszcze stabilizacji, ale ewidentnie idzie to w dobrą stronę. Może takim momentem przełomowym będzie turniej czterech skoczni. No tutaj znów potwornie wybija się ten brak stabilizacji. W Oberstdorfie był 16, później w Garmisch zajął 5 miejsce, aby następnie w Innsbrucku skoczyć 112 metrów i uplasować się w 5 dziesiątce. Cykl zakończył podobnie jak zaczął, w znacznie spokojniejszy sposób. 18 miejsce głównie dzięki drugiej próbie, bo w pierwszej tak naprawdę awans do 30 uratował mu tryb KO. Po turnieju widać było, że ta stabilizacja, której cały czas poszukiwał Norwek, jest już coraz bliżej. Z nową skocznią Kulm przywitał się szóstą pozycją, a jeszcze jedno miejsce wyżej przypadło mu w Wiśle. Trzy dni później odbyły się już mniej udane dla bohatera filmu zmagania na Wielkiej Krokwi, a od Willingen wreszcie maszyna ruszyła. W Niemczech Velta skakał rewelacyjnie. W pierwszej serii pierwszego konkursu przyłożył 147,5 metra, dzięki czemu przegrywał tylko z Kamilem Stochem. Po drugim, i tak dobrym skoku, musiał jednak uznać wyższość Petera Preuca i Severina Freunda, samemu spadając na czwarte miejsce. Dzień później pojawiła się jednak kolejna szansa.
145 metrów, trzecie miejsce ex aequo z Andersem van Emmelem, no i wydaje się, że to jest sytuacja odrobinę cięższa niż dzień wcześniej, ale jak forma się zgadza, no to nie ma co takich rzeczy analizować. Vuelta ląduje na 143 metrze, pokonuje nie tylko van Emmela, ale i również drugiego na półmetku Krafta, wyrównując swój najlepszy rezultat w karierze, no i tak naprawdę ocierając się tutaj o zwycięstwo, bo do Freunda zabrakło jednego punktu. Do czempionatu w Falun zostały nam jeszcze dwa weekendy. W Neustadt 25-latek był 10 i 6, natomiast w Vikersund, na jego skoczni można powiedzieć, 21 i 4. Przed wyjazdem do Szwecji Rune był 10 w klasyfikacji generalnej i można chyba na spokojnie powiedzieć, że zaliczał się do szerokiego grona faworytów, którzy potencjalnie mieliby liczyć się w walce o medale. Inauguracyjne treningi na skoczni normalnej nie wskazywały jednak, żeby Rune miał odegrać tu pierwszoplanową rolę. Tego dnia skakał na drugą dziesiątkę, lepiej już wypadł w kwalifikacjach, bo tam, gdyby nie fakt bycia prekwalifikowanym, załapałby się do okolic 9 miejsca, natomiast prawdziwą bombą była rozegrana dzień później seria próbna. Rune przy niemal obojętnych warunkach zaleciał na 94 metr, dzięki czemu w ostatniej serii przed tą docelową rywalizacją okazał się najlepszy. A jak jego formę zweryfikował konkurs? No Norwek, jak już się rozpędził, to absolutnie nie zamierzał wyhamowywać. Skakał jak w transie, 95,5 metra. W walce o najdłuższy skok serii zremisował z Severinem Freundem, ale to Vuelta uzyskał najwyższą notę. A więc znów otwiera się przed nim ogromna szansa. W Vikersund było blisko, tam czekaliśmy do końca, a tutaj prowadzi na półmetku o 1,7 punktu przed Kraftem, a więc będzie się jeszcze działo. W drugiej serii przed czołową trójką prowadził Roman Kołdelka, on dwukrotnie skakał 93,5 metra, jednak obronił się w kapitalnym stylu Severin Freund. 96 metrów to już bezapelacyjnie najdłuższy skok konkursu i chyba atak na złoto, bo Kraft nie dał rady. Wylądował metr bliżej i do Niemca stracił sporo, a ostatnim, który może mu jeszcze zagrozić, jest niepewny, lecz dokonujący tu niesamowitych rzeczy Rune Vuelta. I jakby przypomniał nam się ten obraz sprzed 3 lat, bo ten skok jakby na granicy, jakby idealnie wymierzony w niebieską linię, 95,5 metra, no nie sposób to wszystko policzyć, bo tu różnice będą minimalne, trudno sobie w ogóle wyobrazić, co w takiej sytuacji działo się w głowie bohatera filmu, ale po kilkudziesięciu sekundach wszystko stało się jasne. Rune Vuelta indywidualnym mistrzem świata. Zadecydowały 0,4 punktu, więc tutaj jedna nota sędziowska mogłaby całkowicie wywrócić rywalizację. Ale werdykt jest jasny i to właśnie ten dzień sprawia, że z czystym sumieniem mogę nazwać Vueltę skoczkiem od zadań specjalnych. Ja się nie zgadzam z powszechną opinią, że ten medal był wielką sensacją. Ta rosnąca forma była zauważalna, no ale jednak to dalej była raczej końcówka listy potencjalnych faworytów, a Skubany zrobił to już drugi raz. Vikersund to oczywiście srebro, ale jak mówiłem, całościowo to był moim zdaniem najlepszy skoczek turnieju. Przed nami mixty. Ja przypomnę, że Vuelta cały czas czeka na swój pierwszy drużynowy krążek, no i tutaj udało mu się takowy zdobyć. Norwegowie wystartowali w składzie Line Jahr, Anders Bardal, Maren Lundby i Rune Vuelta i teraz już chyba nikogo nie dziwiło, że to właśnie ten ostatni stanowił najmocniejszy punkt kadry. Vuelta po skokach na 95 i 95,5 metra uzyskał indywidualnie drugą najwyższą notę. Czas przenieść się na skocznię dużą. Na treningach, z wyjątkiem jednej wpadki, Norwek pokazał, że nie zamierza wyhamowywać. Do tego w kwalifikacjach i serii próbnej skakał zdecydowanie najdalej. Pierwszy skok konkursowy mógł jednak odrobinę rozczarować. Oczywiście 126,5 metra to jest dobra odległość, ale nie na medal. Na półmetku lokata 8 i blisko 5 punktów straty do trzeciego Schlierenzauera. W drugiej serii Vuelta zrobił jednak wszystko, aby włączyć się do walki. 128,5 metra, a więc 4 metry dalej od prowadzącego Kołdelki, do tego wysokie noty i aż 9,5 punktu przewagi nad Czechem. Teraz Norwek mógł tylko odliczać kolejnych zawodników, którzy przybliżają go do medalu. Między innymi za blisko lądowali Kasai, Kraft czy Preutz i tak oto dochodzimy do trzeciego po pierwszej rundzie Gregora Schlierenzauera. Jeśli Austriak wyląduje bliżej, to Rune zdobędzie medal, ale nie ma mowy. On stanął na wysokości zadania, 130 metrów to jest piękny skok, no więc bohater dzisiejszego filmu musi liczyć na Andersa Bardala, on dopiero wrócił po kontuzji, a i przed nią wcale nie czarował, ale widać, że wrócił na takiej świeżości, jednak dziś medalu nie zdobędzie. 122 metry, w tej chwili piąte miejsce, a więc Rune Vuelta zalicza hat-tricka, jeśli chodzi o indywidualne zdobycze. Właściwie to miał nawet jeszcze szansę na srebro, ale tym razem złudzeń nie pozostawił Severin Freund i Niemiec zdominował tutaj kompletnie rywali.
Na koniec, jak zwykle, została nam drużynówka i ta okazała się dla Norwegów wręcz idealna. Udało im się wywalczyć złoty medal, choć największy wkład w ten sukces mieli Bardal i Van Emmel. Velta oczywiście też poradził sobie świetnie, no i w ten sposób może się pochwalić 100% skutecznością. 4 konkursy i 4 medale, w tym 2 złote. Do końca sezonu Velta utrzymał wysoką formę. Co prawda w Lahti świata nie zwojował, tam był 11 i 30, ale już chwilę później w Trondheim i Oslo dwukrotnie był trzeci, dokładając kolejne podia do swojego dorobku. Trzeci był także na koniec w Planicy, a po drodze do tych zawodów zajął miejsca 12 i 6. Łącznie sezon zakończył na 8 pozycji w klasyfikacji generalnej, no więc możemy tu mówić o niemal wymarzonej zimie. A czy będzie ona początkiem czegoś wielkiego? No niestety nie. Latem jeszcze jakoś to wyglądało, ale w sezonie 2015-16 Rune Velta zaliczył tylko 2 występy w zawodach najwyższej rangi. Był 37 w Klingenthal i, co było chyba najlepszym obrazem tej zapaści, 51 na ukochanej Vikersundbakken. Norweg znacznie częściej pokazywał się w Pucharze Kontynentalnym, ale 4 miejsca w czołowej dziesiątce, wplątane pomiędzy kompletnie nieudane, zakończone poza 30 konkursy, to wszystko, na co było go stać. Później Velta pojawił się jeszcze na starcie kwalifikacji do konkursu letniego Grand Prix w Courchevel, jednak tak naprawdę nie oddał tam ani jednego skoku, bo treningi odpuścił, a w kwalifikacjach został zdyskwalifikowany. 2 tygodnie później 27-latek oficjalnie zakończył sportową karierę, tłumacząc to brakiem motywacji. Koniec kariery jako skoczek nie musi jednak oczywiście oznaczać całkowitego rozstania ze sportem. Dziś Norweg spełnia się jako trener szwajcarskiej kadry, gdzie zresztą wiedzie mu się zupełnie dobrze i co ciekawe, jedną z przyczyn obrania takiej drogi miał być konflikt z Aleksandrem Szteklem. Wtedy Rune stwierdził, że potrzebuje nauczyć się sposobu myślenia trenerów. Dziś to na tyle. Dajcie znać o karierze, którego ze skoczków chcielibyście posłuchać w następnym filmie. Chętnych zapraszam też na mojego Twittera i dziękuję za uwagę.